W Barbórkę 4 grudnia odprawiane są msze święte w intencji górników. Taka msza święta została odprawiona również w kościele w Cieszynie na Bobrku. Dzisiaj wspomnienie świętej Barbary to ważny dzień, ważny zwłaszcza dla górników. No więc zacznę od szczęść Boże, bo to najbardziej górnicze pozdrowienie. I od tego, że powiem, że jestem bardzo dumny z naszych górników tutaj z parafii Najświętszego imienia Maryi Panny w Cieszynie Bobrku. Dlatego, że kultywują tą tradycję, są inicjatorami tego spotkania. Wszystko, co jest przygotowane, to jest przygotowane przez nich. A dlaczego to takie ważne dla mnie? Dlatego, że pokazują, że wiara nie jest kościółkowa. To nie jest tylko siedzenie tutaj na liturgii, chociaż jest ogromnie ważne, ale że wiara łączy ze sobą życie i bliskość z Panem Bogiem. Jeżeli jest bliskość z Bogiem, to jest przenoszona potem na życie pełne posługi. Oni pracują lub pracowali w bardzo trudnych warunkach przez wiele lat, służąc drugiemu człowiekowi, no i służąc swojej rodzinie. A tutaj jeszcze widać jedną ważną rzecz w tych naszych czasach, mianowicie budowanie wspólnoty. Przy tej potwornej obcości, która wyłazi w różnych miejscach, to jest ogromnie ważne, że oni budują wspólnotę. Właśnie nagrywamy tutaj wywiad. Ale się wciąłem. Tak, jeden z naszych współorganizatorów we wspaniałym mundurze. No, cieszymy się. No właśnie, cieszymy się z tego, że możemy być wspólnotą. Życzę wszystkim górnikom wiele zdrowia, błogosławieństwa, no i zawsze tego ducha wiary, ducha służby w pracy. Górnicy zawsze obchodzą hucznie 4 grudnia, ponieważ to jest bardzo ciężka praca, niebezpieczna, czyli należy obchodzić święto bardzo hucznie. Tutaj w Cieszynie na Bobrku tych górników nie brakuje. Tutaj w Cieszynie nie brakuje, tutaj są górnicy z byłej kopalni Morcinek, najwięcej jest górników, ale prawie z całej Jastrzębskiej Spółki i pewnie i z kopalni Silesia, która jest blisko tutaj w Czechowicach-Dziedzicach. Z pewnością jest nas dużo. Jak to kiedyś bywało, czy jak Pan wspomina taką swoją najlepszą Barbórkę, czy gwarki, bo to chyba głównie gwarki były, nie? Kiedyś rozpoczynaliśmy już Barbórką w ten sposób, że orkiestra chodziła od rana po wszystkich osiedlach i budziła ludzi. Budziła górników, ich rodziny, budziła mieszkańców, również w Cieszynie. Później górnicy, oczywiście msza święta obowiązkowo, później uroczyste akademie, wręczanie odznaczeń, chwalenie najlepszych w danym roku górników i na zakończenie gwarki. Czyli na gwarkach golonka, piwo i wyśmiewanie się jeden z drugiego ze swoich przywar. Oczywiście w taki sposób kulturalny. I na drugi dzień do roboty. Do roboty, do tej trudnej roboty, bo dodajmy to, że to naprawdę trudna praca. Praca górnicza jest bardzo trudna, wymagająca. Nie tylko wymagająca siły fizycznej, ale i intelektualnej. Na dzisiaj w kopalniach pracują wysokiej klasy maszyny, które trzeba umieć obsługiwać. To już nie są dzisiaj, jak się mówi, myśli powszechnie, że ten górnik to jest taki robol. Nie, to jest bardzo wykształcona osoba. Zarówno górnik w kategoriach górniczych, jak i mechanicznych, elektrycznych. Dzisiaj komputery jak gdyby sterują tymi maszynami, ale te komputery muszą nadzorować ludzie. I to są właśnie górnicy. Dla wszystkich górników życzę wszelkiej pomyślności. Tyle zjazdów, ile wyjazdów, a to jest najważniejsze. Szczęść Boże! I miło witać w Dzień Barbórki. na Śląsku Cieszyńskim, po obu stronach Olzy, gdzie tradycje górnicze są od długich lat. W tej chwili tradycja jest nadal podtrzymywana po obu stronach Olzy, niemniej jednak górnictwa na Śląsku Cieszyńskim jest coraz mniej. Z okazji Święta Górniczego chciałam złożyć życzenia wszystkim górnikom naszej parafii, jak również byłym pracownikom kopalni Morcinek, Krupiński, również górnikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I nie tylko, bo mamy górników również poza naszą spółką, także również życzenia górniczego szczęścia, ile zjazdów, tyle wyjazdów dla wszystkich górników w Polsce. Szczęść Boże! Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik.